Dzień dobry, Łukasz, Technologii Gazeta.pl. Jesteśmy we Wrocławiu w sklepie Spy Shop. Widzieliśmy już gadżety takie tradycyjnie szpiegowskie, widzieliśmy telefony, a teraz, no właśnie, co to jest? A teraz prezentujemy urządzenie tak zwane Spylogger. To jest urządzenie, które ma za zadanie monitorować nasz sprzęt komputerowy, zarówno stacjonarne, jak i komputery typu laptop. To urządzenie ma za zadanie sczytywać wszystkie uderzenia w klawiaturę, robić print screeny ekranu i zapisywać dźwięki z okolicy komputera, również z komunikatorów głosowych typu Skype. Ale jak to się dzieje? Co, kładę tego komputera? Nie, to urządzenie trzeba, samo urządzenie trzeba wprowadzić do komputera za pomocą portu USB i zainstalować znajdujące się na nim oprogramowanie i wybrać odpowiednie interesujące nas funkcje. I od tego momentu wszelkie dane zapisują się na pamięci tego naszego komputera i możliwe są do pobrania na dwa sposoby. Albo poprzez ponowne podpięcie pendrive'a do komputera i ściągnięcie tych danych po jakimś okresie czasu, albo wysłanie tych danych drogą mailową na zadany wcześniej adres mailowy. A w tym pierwszym przypadku on się sam synchronizuje, czy też trzeba jakoś tam wiedzieć, gdzie to leży? Nie, nic nie trzeba wiedzieć, tak naprawdę wystarczy kliknąć odpowiednie ikony, które mają za zadanie pobrać nam te dane, zrzucić je z komputera. Wszystko odbywa się automatycznie, nie trzeba tam programować żadnych ukrytych katalogów, wszystko dzieje się tak naprawdę bez wiedzy samej użytkownika. On jest tu niepotrzebny, dzięki temu urządzenie jest proste w obsłudze. Może naprawdę osoba, która ma niewielką styczność z komputerem i z takimi programami, może sobie z tym poradzić. A jeśli mam naprawdę silnego firewalla albo po prostu aktualne oprogramowanie antywirusowe, nic nie będzie się działo? Urządzenie maskuje się przed większością programów antywirusowych. Bardzo często są robione nakładki, które powodują, że to urządzenie jest bardzo aktualne i tak naprawdę większość programów antywirusowych nie jest w stanie go wykryć. Natomiast jeśli już tak się zdarzy, wystarczy dodać to urządzenie do zaufanych i ono za każdym razem będzie traktowane już jako bezpieczne urządzenie i bezpieczny program dla tego komputera. Klasyczne główne pytanie, po co mi to? Powodów kupowania takiego sprzętu jest mnóstwo. Można chcieć kontrolować pracowników, można chcieć kontrolować własne dzieci, które, możemy podejrzewać, że wpadły w złe towarzystwo przez internet. Naprawdę powodów kupowania takich przedmiotów jest naprawdę bardzo dużo. A ile musiałbym wydać, żeby kupić sobie takiego Spylogera? Podstawowa wersja kosztuje 440 zł, jest to wersja najuboższa, chociaż ona i tak pozwala na monitoring klawiatury i zrzutów ekranu. Potem są wersje droższe, czyli z możliwością przesyłania danych drogą mailową, nie tylko w sposób standardowy. No i najdroższa wersja to jest taka, która oprócz tego, że pozwala te dane, o których wcześniej powiedziałem, przesyłać drogą mailową, to potrafi jeszcze przesyłać drogą mailową dźwięki z okolicy komputera właśnie. To jest najdroższa wersja, ona kosztuje 690 zł. Ale rozumiem, że wtedy pendrive musi być wetknięty, tak? W port? Nie, absolutnie nie. Pendrive'a wpinamy tylko na czas instalacji na czas instalacji oprogramowania, potem można go wypiąć. Można go stosować tak naprawdę na wielu komputerach. Jeśli ktoś ma chęć zastosowania go na 100, też nie ma w tym żadnych przeszkód. No ale skąd te dźwięki? Dźwięki z okolicy komputera. Ale jeśli nie mam mikrofonu w komputerze? W każdym laptopie nowym jest mikrofon. Tak. W stacjonarnym już? W stacjonarnym już niekoniecznie, dlatego mówię. Urządzenia można używać dowoli, można te funkcje wyłączać, włączać i stosować, dostosowywać je do sprzętu, w jakim tego używamy. A czy można wykorzystywać kamerę laptopa? Nie, nie, ten sprzęt jeszcze na to nie pozwala. Być może w przyszłości będzie taka możliwość. Dziękuję bardzo.